Świetnie. Za twój dom i twe ziemię. Ja? Rodent. Tak? Będę się starała ze wszystkich sił. Zaklęcie mnie wpadnie. Czego się? Czego chcę? Zrozumiano. Sprawdzimy twoją wytrzymałość na czas mieczem. Tylko powiedz. Onward. Kto was zaboi? Co mogę zrobić? Jestem szybsza niż Chiktika, szybko łapy. Załatwiłam cię na tacy. Sprawdzimy twoją wytrzymałość na ciosy miecza. Life is so hollow. Tylko poproś. Oczywiście. Jeśli tak chcesz. Well, of course I can do that. Sprawdzimy twoją wytrzymałość na czasy mieczem. Czego chcesz? Śmierć idzie już po raz. To znacznie bardziej ekscytujące niż jestem chętna i gotowa. Tak. Załatwiłam cię na cacy. Sprawdzimy twoją wytrzymałość na czasy mieczem. Załatwiłam cię na cacy. A, to znowu ty. There's more where that came from. Rozerwę cię na strzępy. Zrobię to. Tylko pop, nic do tego. O, załatwiłam cię na caty. Przecież nie skrzywdzisz damy, prawda? Rozerwę cię na strzępy. This is too easy. Czekam. Why, hello there.
Świetnie. Tylko poproś. Coś się stało? Czekam. Czegóż tak? A quest is back. Whatever. So, once again the dust clears. Reveal the same sad spectacle. Powiedz mi o tym. Co z niczego się nie boję? Nic do tego. Wszystko to prosisz. Za twój dom i twoje ziemię. There's more where that came from. Ach, ty przebiegły braniu. Za twój dom i twoje ziemię. It's what is the point? I warned you if it comes to that. Czekam. You're about to bite off more than you can chew. Będę musiał się zabić. Tak. Wszystko co przyzwoli. Proszę do walki. Za twój dom i śmierć idzie już po ciebie. Tak się stanie. If you want. Tak. Dobrze.
Świetnie. Pomocy! Czekam na rozkaz. Załatwiłam cię na tacy. Załatwiłam cię na tacy. Czekam. Przecież nie możemy pozwolić, by zło się rozpatrzyło. Ach, ty przebiegły braniu. Oddaj się, albo będę musiał cię zabić. Chcesz walczyć? Już ja ci pokażę walkę. Co tylko chcesz. Tak, wiesz, naprawdę, skoro tak mówisz... Poddaj się, albo będę musiał cię zabić. Załatwiłam cię na cacy. Następnym razem. Za twój dom i twoje ziemię. Za twój dom i twoje ziemię. Następnym razem. Czas ruszać? Vita Mortis. Sprawdzimy twoją wytrzymałość na ciosy mieczem. Szczęśliwa, że podróżuję. This is true. Jestem gotowa. Będę się starała ze wszystkich sił. Witam. O, zaklęcie nie wypaliło. Zrobię co w mojej mocy. Czego? Masz rację. O! Ach, tylko ale dobrze, dobrze. Czekam. Jeśli nie możemy pozwolić, by zło się rozpatrzyło. Z sobą wszystko, w co wierzę. Za wszystko to przyzwoite. You're about to bite off more than you can chew. Her. Wokół ciebie wiruje kurz i pył, który po chwili osiada, a twoim oczom ukazuje się Amketran. Wioska jest położona na skałach pośród pustyni tak suchej i nieprzyjaznej, że zastanawiasz się, jak w takim miejscu w ogóle można żyć. Nad Amketran dominuje ogromna, wykuta w litej skale i bogato zdobiona forteca, której przeznaczenie pozostaje dla ciebie nieznane. Czego tylko pragniesz. Jestem taka szczęśliwa, że podróżuję z tobą. Nigdy nie myślałam, że będziemy dokonywać tak wspaniałych czynów. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Ty jesteś dziecięciem Bala, o którym opowiadała mi Melisana. Spodziewałem się ciebie. Jestem Baltazar, zwierzchnik zakonu w Amketran, a także władca miasta, choć stanowiska tego nie piastuję oficjalnie. Melisana była tu przed tobą i opowiedziała mi o twoim nadejściu. Melisana opuściła już miasto, ale nie powiedziała, gdzie idzie. Zostawiła u mnie wskazówki dla ciebie dotyczące tych enklaw, o których wspominała. Tego oczekujesz?
razem chodzi. Twoja gadanina zaczyna mnie irytować. Resistance is futile. Vita! Mortis! Lord! Blessed be the Seldui! My sisters are saved! Thank you.
jestem Twoja bardzo moc wzbudza słaba. Szacunek. Proszę, niech mi ktoś pomoże. Hey there. Are you all right? Jestem taka szczęśliwa, że podróżuję z tobą. Nigdy nie myślałam, że będziemy dokonywać tak wspaniałych czynów. Nie masz nic lepszego do roboty? Kim jesteś? Świetnie. May I speak to you in a rather serious capacity? One might say terrible. Thank you.
Nie tego oczekiwałem. Jeśli ma być tak dalej, nie ma sensu, żebym z wami dalej wędrował. Kiedyś twój klasztor opiekował się tym miastem, ale teraz, kiedy rządzi Baltazar, już się nami nie przejmujecie. Ludzie przymierają głodem, a twój mistrz nie robi nic, żeby im pomóc. Baltazar zajmuje się ważniejszymi sprawami, starcze. Zbiera najemników i czarodziejów do armii, ale czy to jest ważniejsze niż zapewnienie jadła dla głodujących dzieci? Nie masz pojęcia o sprawach, w które zaangażowany jest klasztor. Wracaj do swoich modlitw i zostaw mnie w spokoju. Nie, to zbyt ważne. W imieniu Joaquin żądam widzenia z Baltazarem. Ktoś musi mu uświadomić, jak szalone są jego czyny. Nie możesz niczego żądać ode mnie ani od klasztoru. Baltazara nic nie obchodzi to żałosne miasto. Idź i błagaj swoją martwą boginię, żeby nakarmiła tych ludzi. Bluźnierca! Nie będę dłużej wspierał tyranii twojego klasztoru. Ośmielasz się mnie atakować, starcze? Zginiesz szybko, ale wcześniej poznasz, co to ból. I no nie mam czasu, by z tobą gadać. Teraz sobie przypominam, dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Czego? Niczego się nie boję. Tylko czegoż chcesz? Mam tu ostrze specjalne dla ciebie. Jestem chętna i gotowa. Nie ma problemu. Wiedzieć już, że jestem zajęty. Moje uczniki muszą być w dobrej formie. Nie mogę marnować czasu na gadanie z jakimś kmiotkiem. Nie ma nic gorszego od kobolda oszusta. Mam tu ostrze specjalne dla ciebie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mam tu ostrze specjalne. Mam tu. Czekam. Witam. Nic dobrze. Świetnie. O co tym razem chodzi? Co mogę zrobić? Czekam. Co
Coś się stało? Ryk. Co tylko chcesz. This is too easy. Walczyć? Więc ja ci pokażę walkę. Skoro tak mówisz... Oczywiście. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Kim jesteś? Proszę, błagam, oszczędźcie mnie. Złodziejskie nasienie. Nic cię nie uratuje. Twoja śmierć będzie dla innych przykładem. Następnym razem dobrze się zastanowią, zanim coś nam ukradną. Błagam, moja córka nie chciała zrobić nic złego. Nawet jeśli dopuściła się kradzieży, to ze szlachetnych pobudek. Ze szlachetnych pobudek? Jak możesz usprawiedliwiać córkę za kradzież naszego ciężko zarobionego złota, burmistrzu Haradzie? Ludzie głodują, brakuje pożywienia. Asana potrzebowała waszych pieniędzy, żeby kupić chleb na czarnym rynku i nakarmić nim biedaków. Problemy twojego miasta nic nas nie obchodzą, burmistrzu. Twoje wymówki nie usprawiedliwiają występku twojej córki. Nie wtrącaj się do tego, burmistrzu. Nic tu nie wskurasz. Przygotuj się na spotkanie ze swoim bogiem, Asano. Nie pożyjesz już długo. Błagam! Czy nikt nie pomoże mojej córce? Czy nikt nie stawi czoła nikczemnikom, którzy napadli na nasze miasto? Cicho, ojcze. Mieszkańcy miasta są zastraszeni. Nic tu nie pomogą. Muszę ponieść konsekwencje własnych czynów. Dziękuję. Obawiam się, że ci najemnicy zabiją Asanę na ulicy, jeśli nikt się za nią nie wstawi. Błagam, pośpiesz się! My się znamy? Dziękuję.
Za sławę! Za złoto! Aż się o to prosisz! Czekam... To znaczy bardziej ekscytujący niż jakikolwiek cyrk. Skoro wiesz, co robisz... Pewnie. Możemy chwilę... Ciesz się, przyjacielu. Wydawało ci się, że twoi przemytnicy sprzedadzą ukradzione nam ekwipunek i ujdzie im to płaze, Mesamonie. A może powinniśmy nazwać cię Sejmonem? Znamy twoją reputację, Sejmonie Hawarianie. Nie róbmy nic pośpiesznie, panowie. Jak wiecie, nie mogłem być zamieszany w tę sprawę, gdyż powróciłem do Amketran dopiero niedawno. Oh. Such a familiar voice. Oszczędź sobie tego, szczwany lisie. Wiemy, że to dla ciebie pracują wszyscy przemytnicy w Amketran, więc to ty ponosisz za to winę. Czekaliśmy na ciebie. Oddaj nasze rzeczy, albo poderżniemy ci twoje kłamliwe gardło. No cóż, oczywiście. Niech mi sól wyżre oczy. Patrzcie, kto nadchodzi. Znajoma twarz z mojej przeszłości. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Zważywszy na sytuację, w jakiej się znalazłem, chyba pomożesz mi rozwiązać spór z tymi nerwowymi dżentelmenami. Jesteś przyjacielem tego dwulicowego szczura? Ciebie to nie dotyczy. To sprawa między nami a Sejmonem. Odejdź stąd. Tobie sprzedał nasze rzeczy? Rzeczywiście. Ta broń wygląda mi znajomo. Hola, te buty są kubek w kubek jak te, które mi ukradli. To nasze rzeczy! A więc szukasz guza? Proszę bardzo. Już my cię oduczymy złodziejstwa. Nie sprawdza. Wytłumacz się najlepiej, żeby to miało sens. Niemiłe jest zobaczyć nowy dzień. Tyle, że światło razi moje oczy. Czas ruszać? Możesz na mnie liczyć. Czego tylko pragniesz. Nic do tego. Witam cię z otwartymi ramionami.
i no nie mam czasu, by z tobą gadać. Wybacz mi, prowadzę tylko ten prosty interes. Przedstaw się. Ech, jakbym nie miał nic lepszego do roboty. Czekam. Czegoż chcesz? Tak, tylko powiedz mi o tym. Życzę ci udanego dnia. Nic do tego. Mam nadzieję, że podoba ci się u nas. Życzę ci udanego dnia. A quest is vain. What for? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Świetnie. Suddenly I shall collapse from exhaustion before I fall on the battlefield. Mam tanie piwo. Thank you.
co tylko chcesz. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać. Ci najemnicy oskarżyli cię o to, że sprzedajesz kradzione rzeczy. Zamykam twój interes, a cały towar rekwiruję na rzecz klasztoru. To śmieszne. Klasztor nigdy nie miał nic przeciwko nam. Powiedz nam, gdzie jest Esamon, a puścimy cię wolno. Esamona tu nie ma. Nie widziałem go od wielu tygodni. W takim razie aresztuję cię. Módl się, żeby Esamon zjawił się, zanim poddamy cię przesłuchaniu. Nie, nie, nie możesz tego zrobić! To hańba! Od kiedy to klasztor stał się marionetką w rękach bandy obcych najemników? Cisza! Czekaj! Co to? Wygląda na to, że jest z nami twój niedoszły klient. Jeśli informacje Baltazara są dokładne, to jedno z dzieci Bala. Odsuń się! Nie pozwolę, by ktoś taki jak ty niweczył pracę Baltazara. Wykazujesz wielką mądrość. Bracia, zamknijmy tę jaskinię przestępstwa. Mam ważne... Chcesz zobaczyć... Skoro tak mówisz... Towary? Well then, yes. Jestem taka szczęśliwa, że podróżuję z tobą. Nigdy nie myślałam, że będziemy dokonywać tak wspaniałych czynów. Przed wyruszeniem w drogę należy... Jeśli tego chcesz... Czego tylko pragniesz. Nic do tego. Świetnie. Rzuć okiem na moje towary. Wierzę, że ci się spodobają.
Tak. Teraz sobie przypominam... Czegoż chcesz? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Jesteście tu mile widziani. Powiedz mi o tym. Nic do tego. Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
Skoro tak mówisz... Przed wyruszeniem. Ja? Tak. Oczywiście. Jeśli tego chcesz, czego tylko pragniesz. Nic do tego. Jesteście tu mile widziani.
Świetnie. No. Why don't you let me squeeze through there? Tylko po czegóż chcesz? Sorry. Powiedz mi o tym. Czego? Więc ruszamy tędy? It's hopeless. Czekam. Ta, nic do tego. Tylko świetnie. Yeah, it is hardly worth the effort of trying. Co tylko chcesz. Czekam, skoro tak mówisz. Oczywiście, tylko pop, jeśli tego chcesz. Niech i tak będzie. Jest finished. Tylko pop. Zrozumiano. Jestem gotowa. Co zrobi się? Potrzebuję. Jestem szybsza niż Chiktika, szybko łapy. Resistance. I shall do what I can. Expect very little. Czego tylko pragniesz. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nic do tego. Coś się stało? Czekam. Świetnie. Czegoż chcesz? Powiedz mi o tym. Nic do tego. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Jednego jestem pewna. Nie podobasz mi się. Czego szukają tu tacy jak ty? Świetnie. Przed wyruszeniem w drogę należy ze... Co tylko chcesz.